Cześć kochani, ostatnio w moim poprzednim filmie wspominałam wam, że moje eksperymenty na włosach robione z Gabi, które miały na celu przyciemnienie ich, nie do końca wyszły i zamiast pięknego czekoladowego brązu wyszłam czarna. No cóż, czasami się zdarza, dlatego dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się odratować mój kolor. Będziemy robiły, jak to Gabi powiedziała, kąpiel rozjaśniającą. Ja naprawdę mam szczerą nadzieję, że nie zniszczy mi to jakoś szczególnie włosów, ale pokażę wam krok po kroku, co takiego można zrobić u fryzjera w momencie, kiedy zamierzony kolor nie wyjdzie do końca taki, jak planowałyśmy. Trzymajcie kciuki, żeby tym razem skończyło się to właśnie tak, jak tego chcę. Zapraszam do oglądania. Będziemy zabierać się za moje włosy i za tworzenie takiego koloru, na jakim mi zależy. Czyli chcemy uzyskać mniej więcej taki mleczny, czekoladowy brąz. Tak, i czy nam taki wyjdzie, Gabi? No, teraz już musi. A powiedz mi, a jakie są przyczyny i tak, czy często się zdarza, że włosy wychodzą nieco ciemniejsze niż zamierzamy? Czy mogą mieć wpływ na to, że ja miałam wcześniej włosy rozjaśniane wiele razy i one troszeczkę inaczej łapią farbę? Tak, właśnie to już że one były moje po prostu zniszczone, dokładnie, nie? Dokładnie tak. Kiedy włosy są rozjaśnione, no to faktycznie tak naprawdę jak położymy ten sam kolor u jednej i u drugiej klientki, to u każdej może być inaczej. I nie możemy tak? tego przewidzieć do końca. Tak, dokładnie. Szczególnie jak przyciemniamy. Dokładnie tak. No i tak samo stało nam się tutaj, że mamy ten kolor jednak za ciemny niż oczekiwał. Ale i tak się trochę zmył. Tak, bo Gabi specjalnie kazała mi poczekać do kilku myć, żebym zobaczyła, czy dalej będę się czuła w tym kolorze nie do końca tak, jak oczekiwałam. I słuchajcie, on był prawie czarny. On był prawie taki, jaka jest Gabi. No, Gabi i tak mówiła, że on się mega różni od niej, ale dla mnie czarny to czarny. Ale teraz rzeczywiście on się stał najzwyczajniej na świecie poprzez mycie włosów. Ale tak czy inaczej nie jest do końca to taki odcień, jaki chciałyśmy. Dokładnie. Więc dzisiaj będziemy go ratować. I co będziemy takiego robić? Będziemy robić taką kąpiel rozjaśniającą, która nie jest tak inwazyjna jak, nie wiem, dekoloryzacja. No właśnie, ja się boję, czy nie zniszczą mi się włosy. Nie, robimy to na niskim stężeniu, to jest taka emulsja 1.9, nie wiem, czy cokolwiek wam tu mówi. To jest ta woda. Tak, taki 1.9. aktywator, dokładnie. Procent. I, dokładnie, Okej. Tak, i będziemy robić taką kąpiel rozjaśniającą. To powinno nam tak naprawdę bardzo szybko zejść, z racji tego, że to była pierwsza koloryzacja po tych jasnych włosach. Okej. Więc tak naprawdę ten pigment nie wnikł nam tak mocno w głąb włosa. Więc wydaje mi się, że powinniśmy szybko się z tym poradzić. A czy potem będziemy nakładać jeszcze jakiś kolor na te włosy rozjaśnione, powiedzmy, tą kąpielą? Tak, dlatego że po rozjaśnieniu zawsze łuska włosów jest otwarta, no i musimy ją poprzeć. Tak, dokładnie. Nałożenie tylko toneru, który tak naprawdę już jest no, nawet taką pielęgnacją nawet dla włosów i nadanie odcienia. No tak, dobra. To co, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. My idziemy robić tę kąpiel rozjaśniającą. Zobaczcie, minęło dosłownie kilka minutek i już mamy jaśniejszy kolor. Thank you.
trasę francuska, moja ulica. Ale przynajmniej ci będę powiem, się że... czuła jak bogini. I ostatnio miałam taką sytuację, że jak zrobiliśmy z Gabi ten pierwszy kolor, nieco czarny, i przyszłam na siłownię, to mój trener tak patrzy na mnie spod byka, nie wie, czy coś się zmieniło, czy nie, i mówi do mnie... Tak, ale to dokładnie... Znaczy nie, muszę zrobić zamówić. I mówi do mnie, no, ty masz chyba dzisiaj przetłuszczone włosy, nie wymyłaś, nie? Nie, nie, to nie. Tak, także mam nadzieję, że dzisiaj jak pójdę na trening w tej pięknej fryzurze, który mam zaraz, no nie powie mi, że mam przetłuszczone włosy. Ale wiecie, jak to jest z facetami. Reakcja facetów na zmianę koloru włosów jest bezcenna. My siedzimy u fryzjera na przykład 5 godzin i ktoś nie zauważa, albo myśli, że zrobiłyśmy coś innego niż rzeczywiście zrobiłyśmy. Albo że nie wymyłam głowy tak jak ostatnio. No mi się, Gabi, bardzo podoba ten kolor włosów, ale teraz, mówi, że trzeba, nie, że trzeba go stonować jeszcze. Trzeba stonować, tak? No, czyli trzeba ochłodzić. Ochłodzić. No, no, ale tak, bo to w zależności od... No, bo ale jest taki czekoladowy. No jest, jest, ale jednak właśnie w tym czekoladowym kolorze jest dużo ciepła, wiesz. Okej. Czekoladowy, ciepły, ale nie aż tak. Dobra. Ale wiesz, zawsze tak jest. No ale i tak jest bez porównania lepiej niż ten czarny. No tak, nie, zdecydowanie jest lepiej w takim kolorze niż w takim czarnym. Jesteśmy po naszej pracy ratowania mojego koloru. Tak wygląda efekt finalny. Natomiast Gabi mówi, że jeszcze wypadałoby nałożyć na te włosy toner, który miałby je ochłodzić. Ja już jestem zadowolona, ale zobaczymy też, jak one będą wyglądać po kilku myciach. Wiadomo, że ten kolor się zmywa. Także dajcie znać, w jakich kolorach włosów wy lubicie mnie najbardziej. Widzieliście mnie bardzo jasnych, widzieliście mnie ostatnio w prawie czarnych, no i w tym takim czekoladowym. Ciekawa jestem waszej opinii, piszcie w komentarzach, dawajcie łapki w górę albo w dół, jak wolicie, sprawdzajcie moje social media. Ja życzę wam wszystkiego dobrego! Tak właśnie nagrywa się przebitki, kochani, że ryzykuje się własnym sprzętem.